Marek Szary i Karol Gutkowicz wyrok sądu uważają za niesprawiedliwy i sprzeczny z ustaleniami w trakcie rozprawy. Podczas postępowania wykazaliśmy, że Konrad Frysztak i Radosław Witkowski nie poinformowali radnych głosujących uchwałę w sprawie dzierżawy działki miejskiej dla firmy TS Polska o niezwykle istotnym dla wyniku głosowania konflikcie interesów miasta radom i wiceprezydenta Konrada Frysztaka. Karol Gutkowicz podkreślił, że dobrze, iż radomianie dowiedzieli się kilku rzeczy o Konradzie Frysztaku. Że rodzina pana Konrada Frysztaka pracuje w spółkach miejskich. Że budowana jest droga za blisko 940 tysięcy złotych, która będzie stanowiła między innymi dojazd do firmy, w której wiceprezesem jest szwagier Konrada Frysztaka. Że spółka Mosir wykupiła reklamę w wydawnictwie, w którym wiceprezesem jest żona wiceprezydenta Konrada Frysztaka. Odwołanie trafiło do sądu apelacyjnego w Lublinie.